pierwszym dniu tygodnia, wczesnym rankiem, przyszły do grobu, niosąc wonności, które przygotowały, i zastały kamień odsunięty od grobu. Gdy tam weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa i poczuły się bezradne. Wtedy obok nich stanęli dwaj mężczyźni w błyszczących szatach. Ogarnął je strach i schyliły głowy ku ziemi. A oni powiedzieli do nich: dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tutaj, zmartwychwstał. Takim orędziem najwyższej radości witam was bardzo mocno w ten poranek zmartwychwstania, w ten poranek najważniejszy dla nas chrześcijan. Bracia i siostry, Pan zmartwychwstał, Pan prawdziwie żyje, a powie Chrystus przychodzący do Jana w Apokalipsie: ja byłem martwy, ale ja żyję. Jam alfa i omega, początek i koniec. Byłem umarły, ale jestem żyjący. Bracia i siostry, Pan jest żywy. Ta radość tego pustego grobu, tego spotkania z Panem zmartwychwstałym, niech przeniknie głęboko wasze serca. Niech Duch Święty, Duch Ojca i Syna, Duch Chrystusa Pana zmartwychwstałego przeniknie do głębi wasze serca teraz tą wielką radością, największą radością, jak to mówimy, najwyższą radością. Bracia i siostry, 2 tygodnie temu głosiłem rekolekcję w Poznaniu dla studentów i postanowiłem tak bardzo mocno mówić o Panu żyjącym. Przecież ten cały dom Bożego Miłosierdzia zbudowany jest z tej niezwykłej wiary i ufności, że Pan żyje, z tego powierzania Panu wszystkiego, co jest naszym udziałem, co robimy, wszystko, jak żyjemy tutaj. I wiecie, tak bardzo mocno mówiłem o tym Panu żyjącym. Widziałem, jak to przenika serca ludzkie. I we wtorek przychodzi do mnie kobieta i ta kobieta mówi do mnie: proszę księdza, byłam tutaj w niedzielę na nauce, no przeniknęło mnie moje serce, przeniknęło moje serce te słowa, że Pan jest żyjący. Jakoś tak nigdy nie spojrzałam na to. I zaczęłam się bardzo mocno modlić. Jezu żyjący, żywy i prawdziwy, wołam Cię do mojego domu, bo mam 2 córki leżące w depresji, 19 i 21 lat. Ciężka sytuacja. Nie pytałem się nawet co i jak, dlaczego. Powiedziała, że w niedzielę wracała z taką modlitwą, by Pan coś uczynił. W poniedziałek rano wstała, poszła do pracy, modliła się cały czas do Boga żywego, by Pan nawiedził jej dom, bo nie widziała nadziei, nie widziała ratunku. Mówi mi, że kiedy wracała z pracy, jeszcze się modliła, kupiła makaron, bo one, córki też jakoś nie dbały o jedzenie, chciała szybko ugotować. Wchodzi do domu i zastaje jedną z córek na nogach. Mówi: mamo, nie uwierzysz, co się wydarzyło. Mama mówi: co się wydarzyło? Spałam dzisiaj bardzo długo i we śnie przyszedł do mnie ktoś, który był cały światłem i zaczął mnie delikatnie całować. Tam nie było nic nieczystego. Z każdym pocałunkiem wstępowało we mnie życie. Ja chcę żyć. Radosna, uśmiechnięta dziewczyna wstała, chcąca żyć. Bracia i siostry, ja nie wiem, jak to odczytać. Chcę tylko wam powiedzieć, że ta kobieta z tak straszną i trudną sytuacją, mająca 2 córki w takim złym stanie, zaczęła wołać mocno do Boga żywego. I Pan nawiedził jej życie w ten sposób. Nie wiemy kto, nie wiemy jak, ale w to dziecko wstąpiło życie. Bracia i siostry, święty Pan Jezus, przychodząc do świętego Jana w Apokalipsie, mówi: ja jestem żyjący, żyjący. Myślę, że to jest jedna z największych może trudów naszego katolicyzmu, chrześcijaństwa, że przeciętny katolik nie uważa Pana za żywego, żyjącego. Co to znaczy Pan żyjący? Pan żyjący to znaczy, że ja z Nim rozmawiam teraz, On słyszy moje słowa, ja Mu powierzam moje trudy, moje radości, wszystko, co przeżywam i proszę Go o współpracę, interwencję, o to, by był ze mną,
żeby przenikał mnie, żeby dodawał mi siłę i moc. Pan żyjący przychodzi ze swoją łaską. Żywy. Pan jest żywy. Chciałbym się powiedzieć dzisiaj, obudź się Kościele Święty, bo często uznajesz Pana za martwego. Często uważasz Pana za historię, za starą tradycję opowiadaną z dziada pradziada, za jakąś historię książkową tylko. Pan jest żyjący. Zawsze, kiedy przejeżdżasz koło domu lub przechodzisz koło domu Miłosierdzia Bożego, pomyśl, że ten dom jest zbudowany tylko z wiary i ufności w obecność Boga żywego, z powodu adoracji nieustannej w naszej kaplicy Jezusa. Pan żywy prowadzi to dzieło już od tylu lat, bez żadnego udziału miasta, Unii Europejskiej, bez udziału instytucji. My tylko się modlimy i Pan przychodzi z pomocą, oczywiście przez was i przez ludzi. Ale bracia i siostry, kiedy dzisiaj myślę jeszcze o Panu żywym, Panu żyjącym, to jakże nie pomyśleć o tym, co było śpiewane wczoraj w kościołach w nocy. Weselcie się już, zastępy aniołów w niebie. Weselcie się, cudzy Boga. Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie. Zawsze, kiedy słyszycie dzwony, pamiętajcie o tym, że to jest znak Chrystusa żyjącego i zmartwychwstałego. Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy król tak wielki odnosi zwycięstwo. Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków. Poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa. Zdobny blaskiem takiej światłości, raduj się, Kościele Święty, Matko Nasza. I bracia i siostry, te fragmenty dalej, bardzo teologiczne, zobaczcie. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, abyśmy z całego serca i z całej duszy śpiewem wysławiali niewidzialnego Boga, Ojca Wszechmogącego oraz jednorodzonego Syna Jego, Jezusa Chrystusa naszego Pana, który Ojcu Przedwiecznemu spłacił za nas dług Adama i krwią serdeczną zmazał dłużny zapis starodawnej winy. Pan poszedł na mękę dobrowolnie, z miłości. Pan umarł dobrowolnie i z miłości. Pan powstał z martwych, pokonał śmierć. Więc dzisiaj, bracia i siostry, tak bardzo znękani wszelkiego rodzaju lękiem. Lękiem o życie. Lękiem o to, jak będzie wyglądała śmierć. Lękiem o najbliższych. Lękiem o pracę. Lękiem, wiemy, co się dzisiaj wokół nas wszystko dzieje. To dzisiaj usłyszcie słowa samego Chrystusa, słowa aniołów. Nie lękajcie się. Nie bójcie się. Nie ma go tutaj, w tym pustym grobie. Zmartwychwstał. On żyje. On przenikać chce twoje wszystko, całe twoje życie. Wiecie, bracia i siostry, dzisiaj też myślę, taka myśl mi przeszła bardzo mocno. Wybaczcie może, bo to dzisiaj taki dzień radosny, ale tylu głupców niewiernych jest pośród nas, którzy wmawiają nam reinkarnację. Jestem wykładowcą filozofii i można filozoficznie udowadniać, że to bzdura o najwyższej maści. Że człowiek może być później jakimś zwierzęciem, jakąś drugą osobą. Jest to absolutnie wbrew godności człowieka. Człowiek jest unikalny, jedyny, wyjątkowy. I bracia i siostry, wiele z takich religii wschodnich, takich dzisiaj modnych, yoga, buddyzm i tak wiele innych związanych z religiami wschodnimi, chcą nam wmówić, że później może będziesz psem albo kotem, zależnie jak będziesz żył. My chrześcijanie, i tutaj was naprawdę mocno chcę postawić do pionu, my chrześcijanie wyznajemy wiarę w Jezusa Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał. I podobnie ty. Tak jest powiedziane, tak Bóg zamyślił. Życie na tej ziemi, śmierć i do Pana, do Boga żywego. I czekamy na ten dzień zmartwychwstania, kiedy Pan przyjdzie sądzić żywych i umarłych na koniec świata, na koniec czasów, aby nasze ciała powstały z prochu ziemi. Bracia i siostry, Chrystus żywy. Kiedy się boisz śmierci,
Pomyśl o tym, że ten jeden przeszedł i zwyciężył. I on, przyjmując naturę ludzką, ten Bóg żywy i prawdziwy, nasz Pan, Bóg jedyny i prawdziwy, nasz Syn Boży, Syn Boży, stając się jednym z nas, człowiekiem z krwi i kości, przeszedł przez śmierć, pokonał ją i on ma władzę nad śmiercią. On ma władzę dać ci życie po śmierci. On, jedynie on. On ma władzę, kiedy powróci po raz drugi sądzić żywych i umarłych, wskrzesić ciało twoje, choćby zostały same kostki i sam proch. Bracia i siostry, Pan jest żyjący. To jest Pan Panów i Król Królów. Jedyny Pan. I nie ma innego, któremu można by dać władzę nad śmiercią. On przeszedł, On zwyciężył i On daje życie. Więc bracia i siostry, dzisiaj bardzo was proszę, byście zawołali całym sercem do Jezusa Zmartwychwstałego. Jak ta kobieta z Poznania 2 tygodnie temu. Panie żywy i prawdziwy, żyjący na wieki, wyznaję, że jesteś, choć Cię nie widzę, jesteś pośród nas, kiedy Cię wołam. Że przenikasz wszystko. Ty jesteś Panem Panów i jesteś Królem wszystkich władców ziemi. Panie żyjący, powierzam Tobie całe moje życie, cały mój los, moich najbliższych, moją żonę, męża, dzieci, matkę, ojca, moją przeszłość. Powierzam Ci moją teraźniejszość, powierzam Ci moje ciało, moje choroby, moje zmartwienia, moje finanse, powierzam Ci moich bliskich, wszystko. Jezusie Chrystusie, żyjący, Tobie to wszystko oddaję. Ożyw, niech wstąpi we mnie życie. Brakuje nam tego życia. Proś dzisiaj, bracie i siostro, o życie, uczęszczając Pana żyjącego, żywego, będzie wstępowało w Ciebie życie. Kiedy pójdziesz do spowiedzi, kiedy pójdziesz przed Jezusa w Najświętszym Sakramencie, kiedy będziesz Go spożywał, kiedy będziesz modlił się w swojej izdebce, jak mówi Ewangelia, kiedy Go będziesz wołał w swoich utrapieniach, Pan zawsze będzie dawał Ci życie, bo On jest życiem. On jest żyjącym na wieki. Nie bój się, nie bójcie się. Nie ma Go tutaj. Zmartwychwstał.